Samochód z rozładowanym akumulatorem można uruchomić przy pomocy kabli rozruchowych, a można też za pomocą powerbanku z funkcją rozruchu. Takie właśnie urządzenie zaprezentuję na tym filmie. Zapraszam do oglądania. Jest to powerbank firmy Ultraj. Można go kupić w sklepie Banggood. Link do tego produktu znajdziecie w opisie pod filmem. Z jego pomocą naładujemy smartfona. Będzie nam służył jako latarka, a także uruchomimy silnik samochodu w momencie, gdy rozładuje nam się akumulator. W tekturowym opakowaniu znajduje się etui z zawartością. Jest tutaj powerbank, instrukcja obsługi, przewód z krokodylkami do podłączenia do klem akumulatora, przewód do ładowania powerbanku oraz przewód w formie zapalniczki. Na ścianie frontowej znajduje się poręczny kompas, a także diody sygnalizujące stopień naładowania. Jest też przycisk załącz-wyłącz. Z boku znajduje się główny wyłącznik powerbanku. Pojemność akumulatora to 22 Ah. Prąd, jaki możemy uzyskać z tego powerbanku do rozruchu samochodu, to 1000 Ah. Pod jedną z gumowych zaślepek znajdują się gniazda, do których możemy przyłączyć ładowane urządzenia. Mamy tu gniazdo szybkiego ładowania, a także gniazdo USB typu C do ładowania powerbanku. Pod drugą zaślepką znajduje się gniazdo rozruchowe. Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku włącz i przytrzymaniu go powyżej 2 sekund włączy nam się funkcja latarki. Mamy tu parę rodzajów oświetlenia. Obudowa jest solidna, odporna na upadki, może być używany w deszczu i śniegu. Krokodylki są plastikowe, a zaciski między sobą połączone są dodatkowym przewodem. Przewodów rozruchowych nie podłącza się bezpośrednio do powerbanku, ale za pomocą specjalnego urządzenia pośredniczącego, które sygnalizuje stan pracy urządzenia. Urządzenie w funkcji powerbanku posiada 4 gniazda. 3 gniazda do ładowania różnego rodzaju urządzeń. Jedno gniazdo jest 12-woltowe 8-amperowe, a dwa gniazda typu USB
Są to gniazda typu Quick Charge. Gniazdo typu USB-C służy do ładowania powerbanku. I też możemy ładować powerbank z ładowarek szybkich. Ładowanie różnego rodzaju urządzeń i to w trybie szybkim to bardzo przydatna funkcja. Jednak głównym zadaniem tego powerbanku jest możliwość uruchomienia samochodu z rozładowanym akumulatorem. Napięcie na wyjściu przy w pełni naładowanym akumulatorze to 16,5 V. Pokażę teraz, jak przyłącza się taki powerbank do akumulatora w samochodzie. Przy rozładowanym akumulatorze wystarczy przyłączyć zacisk czerwony do zacisku plus akumulatora, a zacisk czarny do zacisku minus akumulatora. Migające światełko zamieni się na świecące ciągle światłem zielonym. Teraz należy uruchomić samochód. Po uruchomieniu silnika samochodu, gdy będziemy mieli podłączone urządzenie przez dłuższy czas, będzie wydobywał się sygnał dźwiękowy, a dioda zmieni kolor na czerwony. Należy w tym momencie odłączyć urządzenie od akumulatora. W ten sposób postępuje się z akumulatorem rozładowanym. Sprawdzę teraz, czy ten powerbank poradzi sobie z rozruchem samochodu, gdy odłączymy całkowicie akumulator od instalacji. Powerbank będzie jedynym źródłem zasilania w tym samochodzie. Akumulator samochodu całkowicie odłączony od instalacji elektrycznej. Głównym zasilaniem pozostał powerbank i jak widać jest na tyle pojemny, na tyle mocny, że silnik samochodu został uruchomiony. Jeszcze raz uruchomimy samochód, ale tym razem zmierzymy sobie prąd rozruchu. Prąd rozruchu wynosi ponad 300 amperów. Zaciski akumulatora są wyposażone w kilka zabezpieczeń, które sprawiają, że rozruch awaryjny jest bezpieczny dla obsługującego i dla uruchamianego pojazdu. Oferuje ochronę przed odwrotną polaryzacją, przetężeniem, zwarciem, przeciążeniem, przepięciem i przeładowaniem. Przeprowadzę teraz eksperyment z pominięciem układu zabezpieczającego ten powerbank
i wywołam zwarcie, aby pokazać Wam, jaka moc drzemie w tym urządzeniu. Tego eksperymentu nie wykonujcie sami, ponieważ nie dość, że stracicie gwarancję, to jeszcze może się coś niebezpiecznego stać, na przykład może rozerwać taki akumulator. Jak widać, przewód przepalił się natychmiast. Sprawdzę jeszcze, czy urządzenie przetrwało po tym eksperymencie. Ale jak widać, po podłączeniu przewodów rozruchowych wszystko jest w jak najlepszym porządku. Podsumowując, jest to bardzo dobry powerbank, który może służyć jako przenośne źródło zasilania do ładowania urządzeń USB, takich jak smartfon, tablet i inne, lub do zasilania urządzeń 12V, takich jak pompka do opon i wiele innych. Duża moc tego urządzenia sprawi, że uruchomimy samochód w każdych warunkach. Polecam ten produkt. Dziękuję za uwagę.